Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na holum waxowy, w którym chciałabym Wam pokazać rzeczy, które kupiłam w ostatnim czasie w second handzie u mnie w mieście, jak i w tym second handzie na ulicy Mickiewicza w Słupsku, które znacie z moich filmików, jak i z filmików Madzika. Zacznę może od ubrań. Pierwszą rzeczą jest to taka bokserko-tunika z bardzo mocno wyciętymi pachami. I ja szczerze mówiąc, ja nie noszę na co dzień ani bokserek, ani tym bardziej bokserek wyciętych tak mocno, natomiast niesamowicie spodobał mi się przede wszystkim materiał, z którego jest wykonana ta bokserko-tunika, ponieważ on jest bardzo przywiewny, taki fajny, lekki, naprawdę dosłownie mgiełka. I już Wam pokazuję, jak ona wygląda w całości. Ona jest taka dłuższa, dosłownie tak gdzieś za pupę, więc pomyślałam sobie, że fajnie będzie tam do jakiejś takiej stylizacji letnich pasowała, tym bardziej, że ona jest niesamowicie, tak jak powiedziałam, taka delikatna i lekka. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest taka bluzka siwa, taka popielata z taką kobietą tutaj z czerwoną gitarą. Również w przypadku tej bluzki spodobał mi się niesamowicie materiał, ponieważ on jest bardzo przyjemny, taki wręcz mięciutki i bluzka wygląda na mało noszoną, więc naprawdę szkoda byłoby jej nie wziąć. Jeśli chodzi o ceny tych rzeczy, które Wam pokazuję i pokażę za moment, to gdzieś koszt około 2 złotych. Kolejną rzeczą jest, słuchajcie, coś, czego w ogóle nie chciałam kupować, już naprawdę tak szczerze mówiąc przy kasie chciałam odłożyć. Jest to taka narzutka z Atmosfera w rozmiarze 42 czy 40, już teraz nie wiem, no, rozmiarze 14, może tak. Ja generalnie nie noszę takich rzeczy, zaraz Wam pokażę ją w całości, ale powiem szczerze, jak ją przymierzyłam, to nawet całkiem nieźle leżała, bo ona nie była ani jakoś szczególnie za duża, ani jakaś za mała. Ona jest taka, wydaje mi się, oversize'owa i ja generalnie nie mam takiego ubrania w swojej szafie, więc pomyślałam sobie, że jeśli tak nawet fajnie w niej wyglądam, to warto ją kupić. A to była jedyna rzecz, która kosztowała trochę więcej, bo ona kosztowała chyba 3,50 czy 4,50 i już Wam pokazuję, jak ona wygląda. To jest taka narzutka z takimi tutaj, nie wiem jak to nazwać, dłuższym przodem, takimi jęzorami, nie wiem jak to nazwać, z długim rękawem i tutaj ma też taki proszkowany tył. Powiem szczerze, że jak patrzę na metkę, to mam wrażenie, że to było nowe, bo naprawdę to jest w ogóle niezniszczone. Przepraszam Was za to, że to jest pognieciona, ale ja dosłownie tą tuniczkę, znaczy tą narzutkę i tą narzutkę, którą Wam teraz pokażę, dosłownie ściągnęłam z suszarki i żeby Wam pokazać. Kolejną narzutką jest narzutka z Benettona, jest ona czarna, zwykła, prosta. Ja chciałam sobie dosłownie niedawno kupić identyczną czarną narzutkę na Allegro i ona na Allegro kosztowała 15 zł plus przesyłka, a za tą chyba zapłaciłam, słuchajcie, nie wiem, może z 2 zł. Ona ma również z bardzo fajnego, jest takiego przewiewnego, delikatnego, sweterkowego, tak chyba mogę to nazwać, materiału. Już Wam pokazuję w całości, jak ona wygląda. Ona tym razem, tak jak tamta miała tutaj z przodu te jęzory, ona jest tutaj dosłownie prosta, ma tutaj takie kieszonki, jest również na długi rękaw i tak jak widzicie, ona jest niesamowicie taka przyjemna, jest taka naprawdę no, bardzo fajna, taka lekka, bardzo lubię takie lekkie, niekrępujące ruchów ubrania. Kolejną rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, jest taka raczej, myślę, że bluza, którą widzieliście już w moim filmiku, granatowa z takim biało-granatowym również kołnierzem, taki troszeczkę na styl marynarski, natomiast jak ja ją kupowałam, to obawiałam się, że to będzie wyglądało tak troszeczkę szkolnie, ale powiem szczerze, ja się dobrze w niej czuję i chyba o to chodzi. Bardzo fajna, również nie była zniszczona i na długi rękaw, więc nie żałuję, że ją kupiłam, a tym bardziej, że jest naprawdę bardzo przyjemnego materiału. Przedostatnia rzecz, którą kupiłam i to była rzecz nowa, jest to czarny, wełniany golf, który był nowy z metką i żebym Wam pokazała przód, tak, tu jest przód, wygląda w ten sposób. Z takim fajnym, dużym, wywijanym golfem. Bardzo się cieszę, że po pierwsze jest czarny, że jest golfem, który przede wszystkim nie gryzie, ponieważ ja wszystkie do tej pory golfy czarne, które miałam, to gryzły i całe szczęście, że udało mi się kupić właśnie ten golf, ponieważ będę mogła te wszystkie inne gryzące golfy wyrzucić. I słuchajcie, ostatnia
ubraniowa rzecz, z której możecie się śmiać, możecie myśleć sobie co chcecie. To jest w ogóle z Primarka i po metce domyślam się, że jest to część garderoby nocnej, czyli spodnie do spania. Od jakiejś piżamki. Wzięłam to tylko i wyłącznie ze względu na to, że po prostu niesamowicie spodobało mi się to, co jest jakby nadrukiem na tych spodniach. No i powiem Wam szczerze, że nawet jak je zakładam, to wyglądam w nim naprawdę, w tych spodniach wyglądam naprawdę bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, to są spodnie do spania z Primarka z tym potworem z Muppetów. Nie wiem. Przypomnijcie mi, jak on się nazywa, bo ja naprawdę nie wiem, jak on się nazywa, ale naprawdę to jest tak niesamowicie uroczo śmieszne, że nawet jak je zakładam, słuchajcie, to one w ogóle nie wyglądają jak piżama, więc mogłabym normalnie po domu za dnia w nich chodzić i nie wiem, no mnie one się podobają, dla kogoś mogą być one kontrowersyjne, no nie wiem, ale powiem Wam szczerze, że one mi się niesamowicie podobają i w ogóle one wyglądają, jakby nie były zniszczone, więc proste nogawki. Koniecznie mi napiszcie pod filmikiem, jak nazywa się ten potwór. Słuchajcie, z tego second handu również kupiłam taki pasek pleciony. Bardzo fajny, lekki, z taką tutaj klamrą. Myślę, że do takiej stylizacji letnich będzie idealny, do jakichś na przykład spodenek. I słuchajcie, ostatnia rzecz z tego second handu, może kontrowersyjna dla niektórych, ale ja po prostu nie mogłam się powstrzymać, więc to kupiłam. Są to takie buty, które oczywiście wyprane są w pralce. Wzięłam ze względu na to, że one po pierwsze nie były w ogóle tutaj nigdzie zniszczone. Po drugie, te wszystkie nowe kolory, które są na tych tenisówkach, trampkach, nie wiem jak je nazwać, niesamowicie mi się spodobało. Oczywiście zakochałam się w tych różowych sznurówkach. Buty są w ogóle z jakiejś firmy Baby Charm. Mój rozmiar są niesamowicie, słuchajcie, wygodne. Teraz śmigam w nich cały czas i one są w ogóle też z takiego fajnego, przewiewnego materiału. Są naprawdę rewelacyjne. Nie kosztowały jakoś tam dużo, bo też one były na wagę, więc słuchajcie, no jak mogłabym nie wziąć takich cudownych butów. Jeśli chodzi o ten second hand, u mnie tutaj w mieście byłoby to wszystko. Teraz pokażę Wam second hand, rzeczy w second handu na Mickiewicza w Słupsku. I ci, którzy jeszcze nie wiedzą, jest to taki second hand, w którym kupujemy rzeczy z sklepów Resort, Mojito, Crop House, Sinsay i jeszcze tam jakichś innych. Natomiast cena w tym second handzie została podwyższona i to już znacznie, bo jest już 40 zł za kilogram, ale niestety towar jest nieadekwatny do tej ceny, bo wydaje mi się, że towar jest coraz gorszy. Słuchajcie, kupiłam bransoletki na wagę, bo ci, którzy jeszcze nie wiedzą, ale w tym second handzie można kupić zarówno buty, torebki, ubrania, jak i biżuterię właśnie z tych sklepów, które powiedziałam, na wagę, ale również i na wycenę. I kupiłam dwie bransoletki z House'a, które wcześniej kosztowały 14,99, one były na wagę. Ja je kupiłam jeszcze zapakowane, z myślą o tym, że może komuś je dam, albo je zostawię też dla siebie. One wyglądają w ten sposób, są takie w serduszka, no ale niestety nie wiem dlaczego, ponieważ ja tych bransoletek nie jestem za żadne skarby świata nałożyć na dłonie. Mimo tego, że na tym opakowaniu nie ma nigdzie napisane, czy jaki jest to rozmiar, czy to jest M, czy L, ale to jest chyba jakiś S, bo naprawdę, słuchajcie, ja nie jestem w stanie nawet po ściągnięciu tego plastiku, nie jestem w stanie tych bransoletek nałożyć na dłonie, więc pomyślałam sobie, że po prostu podaruję je komuś w prezencie. Kolejną bransoletką, którą kupiłam na wagę, jest taka zwykła miętowa. Kolejna jest to bransoletka taka na pasku z takimi jakby neonowymi ćwiekami. Jeszcze jedną bransoletkę, którą kupiłam, to jest ta bransoletka, którą mam dzisiaj na sobie. To jest taka zapinana tutaj na takim pasku z takimi złotymi dodatkami. I z biżuterii również na wagę zakupiłam trzy naszyjniki. Pierwszy z nich jest to taki naszyjnik miętowy. Następny naszyjnik to jest taki z takim ciekawym splotem w kolorze takim żółto-neonowym. No i trzeci naszyjnik, neonowy różowy. Do tego neonowego różowego naszyjnika mam również w identycznym splocie bransoletkę, którą już kiedyś dawno temu kupiłam, więc będę miała taki fajny
komplet. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym w tym second handzie nie kupiła czego? Torebki. I kupiłam, słuchajcie, jedną torebkę, chociaż na początku planowałam zakup 5 torebek, ale później jak zaczęłam je oglądać, to okazało się, że ta reszta tych torebek po prostu nie nadaje się do niczego. I w tym second handzie jest, żeby nie skłamać, raz, dwa, trzy stoły z torebkami, całe hałdy, całe dosłownie hałdy torebek różnych, czarnych z ćwiekami, kuferków, szoperek w różnych kolorach, kopertówek. Naprawdę mnóstwo torebek, ale niestety z tych wszystkich torebek, które przejrzałam, a uwierzcie mi, przejrzałam je wszystkie, nie nadawały się praktycznie żadne do niczego. Po prostu każda miała jakieś takie uszkodzenie, że naprawa tej torebki byłaby dużo droższa niż zakup tej torebki w tym second handzie, więc ja zdecydowałam się na zakup takiej torebki. Ona ma podwójne rączki, takie zwykłe albo takie z takiego jakby materiału, ja nazywam to takiego materiału bardziej sportowego. Torebka układa się w ten sposób, ponieważ ona ma tutaj w środku na tym zatrzasku dodatkowe miejsce zamykane już na zamek i generalnie ona nie jest zniszczona, gdyby nie to, że ona się tutaj rozwarstwia. Torebka jest z firmy Reserved. Myślę, że jest całkiem niezła. Wymaga tylko delikatnego jakby odkurzenia, ponieważ ona wygląda jakby była taka lekko przykurzona, ale powiem Wam szczerze, że bardzo mi się spodobała i tak jak powiedziałam, to jest jedna z niewielu torebek w tym second handzie, w tym dniu co byłam, która po prostu nadawała się do czegoś, żeby w ogóle ją kupić. Za tą torebkę, za te trzy naszyjniki, za te bransoletki, jeszcze jedną bransoletkę, którą już dzisiaj nie wzięłam i nie pokazałam Wam, i za chyba jeszcze dwie rzeczy, których też dzisiaj nie wzięłam dla Was, zapłaciłam, słuchajcie, żeby nie skłamać, 47 zł. Tam jest 40 zł za kilogram, więc nie wiem, no trochę dużo, trochę mało. Generalnie uważam, że trochę dużo, ponieważ sami wiecie, za ile można kupić torebkę na przecenie w Reserve, w Mojito, w Kropie, w Hausie, bo tam takie torebki też są. Więc wydaje mi się, że troszeczkę cena jest, tak jak powiedziałam na początku, nieadekwatna już do tego towaru, który tam jest. Co innego na wycenie, gdzie te torebki są faktycznie w idealnym stanie, no ale kupujemy je praktycznie w identycznej cenie jak w sklepie. Kochani, jeśli chodzi o moje zakupy lumpeksowe, to byłoby wszystko. Koniecznie mi napiszcie, jak nazywa się ten potwór z tych spodni. No i napiszcie mi, czy podobały Wam się moje zakupy i co Wam udało się w ostatnim czasie kupić w second handzie, z czego jesteście bardzo zadowolone. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa.